Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kochani przyjaciele, kochani bracia, kochane siostry, internauci, ale także ci, którzy tu zaglądają, by znaleźć coś ciekawego, a nawet ci, którzy zagląd zaglądają tutaj, by znaleźć jakiś haczyk na mnie. Dzisiaj chcę Was zachęcić do pewnej praktyki, którą sam już dłuższy czas praktykuję, to znaczy spaceru modlitewnego. W moim życiu spacer modlitewny rozpoczął się od tego, że nie potrafiłem sobie poradzić z wybuchami złości, z wybuchami agresji, może nawet furii w stosunku do najbliższych. Było to na samym początku mojego upamiętania. Bardzo szybko można było mnie wyprowadzić z równowagi, bardzo szybko można było mnie zdenerwować, no i czułem się wtedy jak taka odpelana, odpalona petarda, odpalony dynamit nikt mnie nie potrafił zatrzymać, dopóki się nie wykrzyczałem, a przede wszystkim nie wykrzyczałem tego, czego później cofnąć się nie dało i rezonowało. Rezonowało po mojej głowie, jak mogłem się tak zachować, rezonowało w głowie, Mojej żony, jak mogłem się tak do niej powiedzieć, e, rezonowało w głowie moich dzieci: jak tata mógł tak krzyczeć i użyć tak wulgarnych słów. Miałem z tym ogromny problem. I pewnego dnia, zanim zacząłem krzyczeć, zanim się maksymalnie odpaliłem, wychodziłem z domu i krzyczałem sobie w lesie, krzyczałem sobie na ulicy, jak już się wykrzyczałem. I dotarło do mnie, że to jest w ogóle głupie i całe szczęście, że tego nie wykrzyczałem w stosunku do swojej żony i w stosunku do swoich dzieci. Jak już ochłonąłem, to wracałem do domu i wtedy wszystko było właściwie. Nauczyłem się wychodzić w czasie silnych emocji. Z czasem wychodziłem z domu coraz rzadziej. Dziś praktycznie nie wychodzę z tego powodu ze swojego domu. Panuję. Nad swoimi emocjami, panuje nad wybuchami werbalnej agresji. Nie zdarza mi się to praktycznie nigdy. Od bardzo długiego czasu potrafię w spokoju rozmawiać. Bóg naprawił tą moją cechę wybuchowości, naprawił mój charakter pod tym kątem. I to były takie pierwsze momenty, w których wychodziłem. Na spacer, wtedy jeszcze niemodlitewny. Chociaż dziś z perspektywy czasu uważam, że kiedy krzyczałem, co mi się dzieje, krzyczałem, co mi jest, krzyczałem, że nie umiem sobie z tym poradzić, to Bóg słyszał ten mój krzyk i pracował nad moim sercem, więc być może nawet był to spacer modlitewny. Dzisiaj natomiast, kiedy wychodzę na spacer modlitewny, to wychodzę po prostu porozmawiać z moim Bogiem. Bardzo lubię spacerować i mówić do mojego Boga, do mojego Pana i do mojego Zbawiciela. Opowiadam Mu w zasadzie wszystko, dzielę się z Nim wszystkim, proszę Go o radę we wszystkim, proszę Go o siły, proszę Go o mądrość. Rozwiązuję na tym spacerze modlitewnym bardzo trudne sytuacje związane z życiem prywatnym, związane z życiem w zboże jakieś problemy z którymi przychodzą ludzie do mnie jako do swojego pastora, swojego sługi, żeby było jasne, co mam na myśli używając słowa pastor. Po prostu lubię spacerować z moim Bogiem i dzielić się z nim wszystkim. Wtedy oczywiście jestem sam w otoczeniu pięknej przyrody i inaczej mówiąc, zrzucam swoje troski na niego, a przyjmuję od niego jego pokój i jego łaskę, by sobie to ułatwić chodzę na spacer. Dziś taki samotny spacer kojarzy mi się wyłącznie z modlitwą do mojego Boga. Jest to mój czas z Bogiem. Żebyś dobrze uchwycił, po co taka praktyka jest potrzebna i dlaczego ci do niej zachęcam, to wyobraź sobie albo przypomnij sobie. Taką sytuację, że stoisz w jakimś pięknym miejscu, na przykład w górach, na jakimś szczycie obok płynie strumień takiej czystej, krystalicznej wody, nad tobą radośnie ćwierkają ptaki, jest ciepło, słoneczko muska Twoją twarz, delikatnie wieje wiatr. Wszystko jest spokojne i ciche. Tylko nie ty. Dlatego że Twój umysł. W tym czasie, zamiast rozkoszować się tą ciszą, rozkoszować się tym spokojem, mknie przez listę zadań, które masz niewykonane, przez problemy, których nie potrafisz dłuższy czas rozwiązać, albo na przykład zranienia, których nie możesz wyleczyć. I chociaż Ty fizycznie jesteś w bardzo spokojnym i pięknym miejscu, to ten natłok myśli, negatywnych myśli, nie pozwala Ci się cieszyć tym, co dzieje się wokół Ciebie. I wiesz dobrze, że czasami tak bywa, czasami tak jest. Wszystko wokół nas jest spokojne, powinniśmy się cieszyć, ale suma niewykonanych rzeczy, suma jakichś problemów, suma jakiegoś niewybaczenia powoduje, że pomimo okoliczności nie potrafimy być w Bożym pokoju. Musimy nauczyć się wyciszać w Bogu. Musimy nauczyć się pozwolić Bogu na to, aby sam Bóg ponownie skupił nasz wzrok i dostroił nasze uszy do Jego głosu. A my w tym czasie przekazujemy Mu nasz wewnętrzny niepokój, inaczej mówiąc, składamy na Niego swoje troski. To wymaga od nas poddania naszych zmartwień, naszych trosk, naszych problemów Bogu i jednocześnie pozwala Chrystusowi na takie ponowne skupienie naszych serc na Nim. Mi bardzo w tym pomaga właśnie spacer modlitewny. Dlatego jest to mój duchowy nabój. Dlatego stale to robię i stale zauważam, że to ma bardzo dobry wpływ na moje życie. Duchowe. I dziś chcecie do tego zachęcić. Idź gdzieś na parę godzin. Jeśli nie potrafisz od razu na parę godzin, to idź chociaż na godzinę, chociaż na pół. Idź gdzieś na spacer w tym tygodniu, gdzieś do lasu, gdzieś do, jakiejś, mm, do jakiegoś otoczenia, które kojarzy ci się z ciszą i spokojem. I po prostu poćwicz przekazywanie Bogu wszystkich zmartwień, wszystkich problemów. Wszystkich utrapień, wszystkich nierozwiązanych spraw, które ci przyjdą do głowy. Powtarzaj to tak długo, aż będziesz wracał z tego spaceru całkiem spokojny z jedną myślą: skupiony masz być na Bogu. Wtedy cisza i pokój ogarnie twoje życie, a problemy, jak się zaczęły, tak się skończą. Zranienia, jak się zaczęły, tak się skończą. Nierozwiązane sprawy, jak się zaczęły, tak się skończą. Naucz się tego poprzez praktykę spacerów modlitewnych, o których dzisiaj ode mnie usłyszałeś. Bądź mądry Bogiem, wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem Pa.